W tym roku mam swój jubileusz, ponieważ mija 15 lat, odkąd po raz pierwszy poszedłem na siłownię. Hurra! I stwierdziłem, że muszę nagrać tego typu materiał, ponieważ od tego czasu mniej lub bardziej cały czas jestem związany z branżą fitness. Cały czas interesuję się tym, co się tutaj zmienia, co się pojawia bądź odchodzi do lamusa. Więc stwierdziłem, że taki materiał z małym podsumowaniem ludzkich zachowań na przestrzeni tego czasu będzie dla Was bardzo pomocny. Dlatego zapraszam do obejrzenia. Muszę powiedzieć, że branża fitness ogólnie bardzo się rozwinęła. Jak ja zaczynałem trenować, to nie było ogólnodostępnej wiedzy, była tylko jedna gazetka dostępna na całej siłowni i tam był oczywiście program typu split, masz jeść ryż i kurczak, tutaj masz listę suplementów i nie zadawaj pytań, bo w sumie za dużo na ten temat nie wiemy. Od tego czasu powstało mnóstwo wartościowych treści, bardzo dużo fajnych kanałów, z których możecie dowiedzieć się absolutnie wszystkiego, ale to zawsze są dwie strony monety, bo za dobrymi kanałami też są złe kanały, które muszą równoważyć tą szalę zdobywania wiedzy. Dlatego też narosło wiele mitów niepotrzebnie, bo to niestety ale utrudnia tą sylwetkową podróż dla osób, które dopiero co wkraczają w świat fitnessu. I o ile początkujący już nie robi klaty w poniedziałek, nóg we środę, a potem pleców, po skończonym treningu nie idzie i nie je tylko i wyłącznie ryżu i kurczaka, tak mody non-stop pojawiają się i znikają. I tak co roku mamy praktycznie cały czas nową modę. To modę na dietę ketogeniczną, to modę na dietę low carb, to na high carb. Są różne systemy żywieniowe, które non-stop są albo na piedestale, albo spadają w zapomnienie. I to jest śmieszne, bo jak grzyby po deszczu wyrastają nowe kanały, które mówią, że mają jakąś spektakularną, nowoczesną wiedzę na podstawie badań naukowych, a okazuje się, że jest to po prostu odgrzewany kotlet. Było to wiadomo już 15 lat temu, że taki system żywieniowy istnieje. Tutaj, żeby się w tym odnaleźć, musisz pamiętać, że nieważne jaki system żywienia przyjmiesz, to musi on opierać się na deficycie energetycznym, czyli musisz spożywać mniej kalorii niż twój organizm potrzebuje. Kropka. Obojętnie jaki system oferuje ci coś ponad to, to nie działa. Deficyt działa od zawsze, jest to fizjologiczny fakt, że tak jest. Nie da się tego obejść i nikt nie wymyśli koła na nowo. Dokładnie tak samo jest z treningami. Też tutaj są różne mody, które się pojawiają i znikają, a nic nie zastępuje konsekwencji i wytrwania na danym planie i progresu z czasem, czyli stawania się po prostu coraz silniejszym, coraz lepszym, dodawaniem objętości. To jest fakt, ale mało seksowny fakt, bo to, że ja powtarzam to po raz setny na tym kanale, to jest już nudne, to nie jest sexy. Dlatego teraz, gdybym wyszedł do Was z jakąś nową, super, hiper teorią, to być może dodałoby mi to więcej wyświetleń, ale nie o to tutaj chodzi, bo szybkie wyświetlenia to potem szybki spadek, jak ludzie zorientują się, że tego świętego grala trzeba szukać gdzieś indziej. Trzeba go szukać w punkcie numer 2, tutaj płynnie przechodzimy, w cierpliwości, bo ludziom od zawsze brakuje cierpliwości. Od kiedy zaczynałem ćwiczyć, to wszyscy chcieli zrobić formę na lato w 3 miesiące. W 3 miesiące każdy chciał wyglądać tak jak te gwiazdy na scenie kulturystycznej, a jest to po prostu niemożliwe. I tutaj nie ma szybszych rezultatów. Po prostu konsekwentnie musisz dążyć do celu i realizować swój plan. Mało seksowne, ale brutalnie prawdziwe. W sumie wszystko się zazębia, bo wspomniałem właśnie o zawodnikach fitness i to jest podpunkt numer 3, czyli właśnie uczenie się od tych lepiej wyglądających od nas. I to może być dobrą metodą, ale czasami trochę zwodniczą. Bo to, że jakaś zawodniczka występuje na scenie fitness, to wcale nie oznacza, że ona ma dobrą wiedzę. Bo być może właśnie korzystała z usług trenera, który wszystko jej powiedział, od A do Z ją poprowadził. Teraz ona próbuje skopiować te metody, które zadziałały na nią, na inne osoby, co może już nie przynieść takiego efektu, a brakuje jej znajomości fizjologii, biologii i nie wie nawet, że to deficyt spowodował tak dobrą formę, którą miała. Także tutaj bardzo ciężko jest to obejść, bardzo ciężko jest zweryfikować, kto faktycznie dzieli się wartościową wiedzą, a kto bazuje tylko i wyłącznie na swoim wyglądzie, który też może być po prostu podyktowany dobrą genetyką, czy też środkami zakazanymi, których ty nie będziesz spożywał, skoro jesteś na kanale La Naturala. Dlatego ostrożnie z poradami od innych osób.
i wygląd nie oznacza wiedzy. No i właśnie, wspominałem o tej zawodniczce, która być może schudła i nawet nie wie, że to deficyt kaloryczny był powodem tego chudnięcia, bo przechodząc do punktu czwartego, nie odróżnia korelacji od kauzacji. Nie wie, z czego to wynikało, nie wie, co towarzyszyło tej przemianie i co mogło mieć bezpośredni wpływ na to, że wygląda jak wygląda. I to jest nagminne. Od kiedy zaczynałem ćwiczyć, to pojawia się cały czas i przykładowo to, że teraz puszczę bąka i w tym samym czasie średnia temperatura na świecie podniosła się o 0,1 stopnia, to wcale nie oznacza, że ten bąk miał wpływ na podniesienie temperatury. I tak samo to, że ty robisz setki różnych rzeczy, żeby kształtować swoją sylwetkę, to nie znaczy, że one bezpośrednio działają, bo są inne czynniki, które mogły mieć wpływ na to. Przykładowo, ktoś zaczyna biegać i nagle chudnie, więc wysuwa wniosek, że od biegania się chudnie, bo przecież te zjawiska wystąpiły w tym samym czasie. Tyle tylko, że oprócz biegania ta osoba zaczęła bardziej przykładać uwagę do tego, co wsuwa, co ma na talerzu, więc wygenerowała deficyt kaloryczny, który to był bezpośrednią przyczyną tego schudnięcia. Nie bieganie, bo to można zamienić na dowolny inny element, dowolną inną aktywność, która też spowoduje, że schudniesz, a deficyt energetyczny, który jest tym produktem najważniejszym, tym produktem końcowym, który bezpośrednio wpływa na wygląd Twojego ciała. Więc bardzo łatwo to pomylić i bardzo często ludzie niestety popełniają ten błąd. No i właśnie, znowu płynnie przechodząc dalej, to suplementy działają właśnie w taki sposób. Ta branża, od kiedy zacząłem trenować, bardzo mocno się rozrosła. Kiedy poszedłem po raz pierwszy na siłownię, to były dwie, może trzy firmy. Obecnie jest ich setki, nawet nie jestem w stanie tego policzyć. I każda oferuje jakiś nowy, rewelacyjny produkt, który też może mieć dobre opinie wśród ćwiczących. I tak możemy usłyszeć na przykład na siłowni, że słuchaj, ja wziąłem produkt ten i ten i teraz wyglądam tak a tak. I właśnie to jest ten błąd korelacji, który powoduje, że w momencie, kiedy ktoś zakupuje ten suplement, zmienia wszystko w swoim żywieniu, w swojej aktywności, w swoim stylu życia, przez co chudnie, ale całą rangę i całą wagę tego zjawiska przypisuje właśnie temu suplementowi. Także nie wpadajcie w ten błąd. Ja nadal uważam, że da się kształtować sylwetkę naturalnie, bardzo dobrze wyglądać, bez użycia ani jednego suplementu. Serio. To jest kontrowersyjne wręcz w świecie fitness, ale tak po prostu jest. Suple to jest tylko i wyłącznie maleńki dodatek, który nie rzutuje na całości w tak duży sposób, jak to mówią producenci właśnie tego typu rzeczy. Pamiętam i to się nie zmieniło, ta mentalność nadal istnieje, to ludzie przywiązują ogromną wagę do wagi. I zawsze, od zawsze jest tak, że jak ktoś jest na masie, to każdy dodatkowy kilogram dla niego to jest masa mięśniowa, a jak ktoś jest na redukcji, to każdy kilogram mniej to jest dla niego utrata tkanki tłuszczowej. Tak nie jest, ponieważ nasze ciało nie składa się tylko i wyłącznie z tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej, ale chociażby z glikogenu, z wody, ze zmagazynowanego pożywienia, które zalega w naszych jelitach i tak dalej, więc to wszystko ma wpływ na to, ile ważymy. Dlatego zbyt mocny nacisk na to, ile ważysz, może powodować stagnację, ponieważ nie wiesz, co tak naprawdę się zmienia w Twoim organizmie, bo bazujesz tylko i wyłącznie na ograniczonych danych. Dlatego to, co ja polecam, to przede wszystkim wyciąganie średniej wagi z całego tygodnia, czyli ważenie się każdego dnia o tej samej porze, najlepiej na czczo, zapisywanie tego wyniku na kartce papieru i wyciąganie z tego średniej wagi, która jest dużo bardziej obiektywna niż takie codzienne fluktuacje na niej. Pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy poszedłem na siłownię i czytałem między seriami, znaczy wtedy jeszcze nie było serii u mnie, tylko ćwiczenie na pałę, ale w każdym razie podczas odpoczynku czytałem jedyny magazyn, który tam akurat był, to był tam właśnie trening na dużą górkę na bicepsie, wiecie, na szczyt bicepsa. I to ani trochę się nie zmieniło, nadal mogę spotkać w internecie mnóstwo planów na poprawę kształtów tego i tamtego, a te osoby niestety nie biorą pod uwagę faktu, że mięsień może ulegać hipertrofii bądź atrofii, czyli może rosnąć i maleć, natomiast jego kształt jest po prostu dany nam genetycznie i tutaj nic więcej się z tym nie da zrobić, niestety. Owszem, są kulturyści, którzy zajmują się pojedynczymi włóknami, poprawiają najmniejsze elementy swojej sylwetce, ale właśnie to jest kolejny błąd, czyli sugerowanie się osobami, które robią to zawodowo i które poświęcają na to całe swoje życie. Dosłownie całe ich życie od wstania z łóżka do położenia się w łóżku jest podyktowane
i podporządkowane treningowi siłowemu. Dlatego przeciętny Kowalski, który chodzi sobie na siłownię 2-3 razy w tygodniu i chce po prostu dobrze wyglądać na plaży, no nie wyniesie zbyt dużo z wiedzy takiej osoby, ponieważ to jest zupełnie co innego. To jest jakbyśmy dopiero co zaczynali grać w szachy, nie wiedzielibyśmy, który pionek robi co, abyśmy brali porady od Magnusa Carlsena. No mniej więcej coś takiego. Dlatego nie ma to większego sensu, jeżeli nie chcesz sprawić, żeby siłownia była całym twoim życiem, to po prostu trenuj 2-3 razy w tygodniu, pilnuj kalorii, których spożywasz, dużo się ruszaj, pij dużo wody, wysypiaj się porządnie i to właściwie tyle. Tutaj nie ma jakiejś większej magii, bo konsekwentnie, jeżeli będziesz też dodawał obciążenia na swoim treningu, jeżeli będziesz progresował, to prędzej czy później zobaczysz wymarzone rezultaty. I tą puentą, tym podsumowaniem mogę zamknąć ten film. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!